co jest największą radością samiczki gatunku Homo sapiens? Oczywiście posiadanie dziecka. Szczególnie jeżeli to jest syn. Ale czy może tak się zdarzyć, że kobieta, mówię o kobiecie, mówię o wyjątkowej samiczce gatunku Homo sapiens, która w swoim życiu ma również inne cele niż pobicie rekordu w zmianie pieluchy. Bo są również takie kobiety, jedną mi się udało znaleźć w życiu, które rozumieją cel i sens istnienia kobiety. Wspominałem o tym, że celem i sensem życia mężczyzny jest uszczęśliwić kobietę. I są takie kobiety na świecie, które głęboko wierzą w równouprawnienie. I ona twierdzi, ta, którą spotkałem, że najwyższym szczęściem dla kobiety to jest powiedzieć facetowi komplement. Właściwie nie komplement, ale wyrazić swój podziw, jaki jest niezwykły, jaki jest wspaniały, jaki jest wyjątkowy. Bo dzięki temu ona sama wie, że jest niezwykła, wspaniała i wyjątkowa, skoro on zdecydował się być z nią. I twierdzę, że kobieta może mieć inny cel i sens chodzenia po tej planecie niż 500+.